Można coś mieć za darmo? Otóż można. I wielokrotnie już w naszych filmach pokazywaliśmy wam, jak zdobyć coś za darmo. Tym razem kolejny fant, który udało się mieć zupełnie za darmo i naprawdę jest fajny. Piękne stare dechy, zupełnie za darmo. Ktoś po prostu to wyrzucał, bo jakieś poddasze sobie zmieniał. To były deski takie przyczepione do ściany, a może tworzyły ścianę, nie wiem. Ale są grube, stare. Ktoś to po prostu mógł pociąć, spalić, wyrzucić, cokolwiek. Ale mógł też oddać komuś, kto coś z tego zrobi, a my z tego zrobimy coś na pewno. I widzicie. Bo warto popytać, popatrzeć, kto co robi, poszukać. Czasem ktoś mądrzejszy daje w ogłoszenia, że ma coś takiego i zamiast wyrzucać, niszczyć, to odda, czy sprzeda za symboliczną złotówkę. A może sami się zainteresujecie i coś znajdziecie. Zawsze są jakieś okazje. Stare deski my wykorzystujemy do wielu celów i będziemy wykorzystywać, więc dla nas to jest okazja. Do tego ktoś dorzucił jeszcze nam taki stary kufer. No, jest już w opłakanym stanie. Kufer ma na pewno 100 lat, to wiemy. Czy da się uratować? Nie wiem, ale będziemy próbować. No trochę tego jest. Kolory fajne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Trochę wieje, kurczę, muszę zmienić aparat do filmowania, bo pewnie słyszycie wiatr za bardzo. Kolory fajne. Mówię, z dwóch stron fajne kolory. I z tej da się coś fajnego zrobić. Takie naturalne, postarzane, lekko drewno. Ale i z tej, od zewnętrznej, które były też świetny kolor. Agatka kończy właśnie wyciąganie gwoździ. Jeszcze to i jeszcze to. No, parę ładnych desek. Teraz tylko musimy wrzucić to na górę. A tam na górze jest nasz składzik, gdzie mają pod nowym dachem idealnie wszystkie deski, żeby dosychać, żeby nie wilgotnieć, żeby przetrzymać to kolejne lata. Chociaż pewnie zrobimy coś z tego szybciej. Agatka, pierwszy plan. Co z tego zrobisz? Jeszcze nie. Nie wiesz? A deskę klozetową, nie? Planuję chyba lustro z jakichś węższych. Musimy mieć takie lustro w starej ramie. Lustro w starej ramie. No i to jest... No z takich węższych jakichś, takich, o jak to. Tak jak to, nie? Albo trochę grubsze może. Drugie. Może sobie wszystkie obrazy w domu oprawimy w coś takiego. No ramy z takiego drewna. Takie ścinki. Jeszcze z takich... troszeczkę podszlifowywanych, które miałyby takie bruzdy, wiecie, jak to stare drewno. Trochę by zostało tego koloru stąd, a trochę takiego świeższego, który by się wydobyło spod spodu. Takie przejście pomiędzy tym a tym. Tylko oczywiście jednolite po całości. Ale można by cudawianki zrobić. Ktoś chętny na takie ramy? Jakbyśmy robili tego w większej ilości? Oczyściłem trochę tą deskę satyniarką i zobaczcie, jakie fajne kolory wychodzą. Te ciemniejsze smugi to prawdopodobnie są jeszcze ślady wgłębienia po pile. Oczywiście gdyby doczyścić to mocniej, to one znikną, natomiast jak lekko się doczyści, to widać te ślady właśnie. One zostają właśnie po tym, jak piła robiła lekkie zagłębienia. Nawet w starej części widać te ślady. Po oczyszczeniu one też wychodzą. Natomiast z drugiej strony, no to już ciekawiej jest, bo to tak wyglądało wcześniej, a tak wygląda po oczyszczeniu. Widać piękną strukturę starego drewna, dziurki po drewnojadach. No fantastycznie to wygląda. Jeśli ktoś oczywiście lubi stare drewno, no można cudawianki z tego robić. Jak ktoś nie lubi, to zawsze może sobie z Ikei kupić. Na przykład.
Jesteśmy w Trioszce. Tutaj mamy posadzone ogóreczki, które rosną już jak szalone. Nawet mam. Walczyłam z przędziorkiem na nich. I powiem szczerze, że niestety nie całkowicie... O, zobaczcie. Nie całkowicie udało mi się usunąć go. I dalej żeruje skurczybyk. Natomiast jakby trochę jest go mniej i pomidory sobie z nim dają radę. O, tak bym to nazwała. Tutaj chciałam się pochwalić, że mam już ogóreczki. Ogóreczki! Gdzie wy jesteście? O, zobaczcie. Tutaj. To jest ogóreczek szklarniowy, czyli taki długi. Mam już ogóreczki. Mam też większe ogóreczki na zewnątrz, ale one sobie rosną. A tutaj mi zaczął w końcu łaskawie szanowny pan imbir kiełkować. Długo na niego czekałam. A tutaj dostaliśmy takie u naszej bardzo dobrej znajomej dostaliśmy nasiona brokuł liściasty. No i ja je wszystkie wysiałam, te nasionka. No i ładnie wzeszło wszystko. Gdzieniegdzie są po dwa, ale ja je potem przepikuję, więc olać to w tej chwili. Najważniejsze, że rośnie i wzeszło. I jeszcze chciałam się pochwalić, że w tym roku po raz pierwszy uprawiamy batata. Po raz pierwszy generalnie w naszym ogrodowym życiu. Batat. Sadzonki dostaliśmy od naszego znajomego. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za sadzonki. No i one sobie już rosną. Bardzo ładnie idą. I mam tutaj jeszcze też 4 sadzonki pomidora. Tak, bo mi tu zostało miejsce. I co jeszcze chciałam pokazać? Słomę już wykładam w ścieżkach. No i tutaj nastał taki problem, takie wyzwanie pod tytułem: ta wysokość gruntu jest znacznie za wysoko względem poziomu ścieżki. No tak się ukształtował tu teren. Jesteśmy tutaj dużo niżej. I szczerze powiedziawszy, jak tak patrzę na wysokość sufitu tutaj względem tego, gdzie ja stoję, no to tak wam powiem, że to jest wysokość pewnie tej strzałki, którą montowaliśmy ostatnio. To jest naprawdę wysoko, wysoko. 2,20 na pewno jest. Także tutaj jest też mega wysoko i przez to powstał nam taki uskok, który musieliśmy w taki sposób o to zaadoptować. W sensie zrobiliśmy stopień. O, stopień. Tutaj w tym miejscu grunt będzie jeszcze wyżej trochę. I przez to mamy taki stopień, żeby móc schodzić. Podsypaliśmy to białym, zwykłym piaskiem. I ja teraz będę to po prostu tutaj przykrywać. No słomą. No tak zrobiliśmy. Bardzo ciekawy patent. Deska się póki co na razie nie rusza. Zobaczymy z czasem. Ale to jest też miejsce, w którym znacznie rzadziej wychodzimy niż tam od frontu, tam od przodu, gdzie jest nasz ogród. Tutaj wychodzi się bardzo rzadko, no ale musieliśmy coś takiego zrobić. No i moje batatki rosną. Dobrze. I teraz idę robić dalej słomę. I jeszcze a propos batatów, bo pewnie z was sporo osób ma już doświadczenie z batatami. I ja mam teraz pytanko do was. Czy batat to jest roślina krzaczasta czy pnąca? W sensie ja widziałam różne zdjęcia i różne filmiki i u jednych to jest taki pokrój ładny krzaczasty, taki o coś jak to, nie? Jak taki ogóreczek, jak taki ziemniak nasz, nie? A w innym widziałam, że po prostu się pną i idą w formie takich pnączy po ziemi. Więc jakie wy macie doświadczenia? Dajcie znać w komentarzach, bo ja nie wiem tak naprawdę, czego ja mam się spodziewać. Bo nie wiem, jaka to jest odmiana batata. Nic nie wiemy właściwie o nim. Więc wiemy tylko, że sadzonka powstała z takiego batata bardziej bulwiastego. Nie takiego bardziej chyba bulwiastego. Tak mi powiedział Adam, ale nie wiem sama.
W sensie taki bardziej jest okrągły, jak nasz ziemniak, niż taki podłużny. Więc może to też zależy właśnie pewnie od odmiany. Więc dajcie znać, jakbyście mogli. Dzisiaj pakujemy nasze truskaweczki z ogrodu. Wcześniej sobie każdą z osobna zamroziłam, żeby... Znaczy, że w każdą wkładałaś do lodówki i się mroziła, a później nie, następną i następną. Nie, rozłożyłam każdą z osobna, żeby one nie były przyklejone do siebie. Dzięki temu później po rozmrożeniu każda będzie z osobna. I teraz będziemy je pakować próżno w woreczki, dlatego że ja mam doświadczenie takie, że jak mrożę w taki sposób truskawki, to one prędzej czy później się oszronią i... Znaczy w taki sposób, czyli że
żeludzem, w pojemniku, czy tam w torebce, nie wiem, jakiejś takiej innej. Mhm. One się po prostu oszronią. Czuć potem na truskawce lód taki, nie? Wszystko, co jest w zamrażarce tak naprawdę. I ja sobie myślałam, że w tym roku będę mrozić próżniowo. Wszystko tak naprawdę. Wszystko, co się tylko da, będę mrozić próżniowo, żeby... No było to takie... Nie miało dostępu do lodówki. To było takie... A taki woreczek jest jednorazowy, czy można użyć go ponownie? Nie, no można go potem odciąć i użyć ponownie chyba, tak mi się wydaje. No, tak. Tylko jest trochę krótszy wtedy, tak? I tak mi wszystko nie wejdzie, to tu zrobimy mniejszą porcję. Mhm. I teraz dajemy także tutaj do końca, prawda, tak jak powinno być. Musi być za uszczelką. I teraz... Pstryk. Nie wiem, nie pstrykło. Jeszcze raz, bo nie pstrykło. Muszę z dwóch stron pstryknąć. Inaczej to nie załapię. Zgrzewa. Mhm. No i takie to proste jest. I ja będę w tym roku wszystko mrozić. Naszą fasolkę kochaną, różnego rodzaju fasolkę właśnie. O, zgasło. Zgasło, czyli już można i już. To szybko. A ile mniej miejsca to będzie zajmować w lodówce? No właśnie też o to chodzi, nie? Żeby nie mrozić w pojemnikach. To jest znacznie lepsze. Można teraz schować do szuflady. Takie sztywne. Nic nie lata. No nie, właśnie o to chodzi. To jedna mniej. No. Bo jakby się zamroziło w takim pojemniku, który teoretycznie według producenta jest dozwolony do mrożenia, no to one, ile one miejsca zajmują, prawda? A nikt, przepraszam, nikt nie dysponuje 4 czy 5 zamrażarkami. No i dobrze. A co jeszcze można tak mrozić? Myślę, że wszystko. Wszystko. Pierogi. No myślę, że mokre rzeczy, z mokrymi rzeczami by był problem. Takie coś jak bigos? A czemu nie? A, bo on maszyna odeschnie. Ale ona ma taką możliwość. Dlatego, że jeżeli ta woda, którą odeschnie, ona się dostanie do tego pojemnika. Mm-hmm. Tylko, że oczywiście wiadomo, że... No ale to czy chcemy pozbywać się wody z bigosu? No właśnie. Musiałby być suchy. No takie bigos. Raczej pierogi, myślę, że bez problemu. Jakieś mięso, jeżeli ktoś ma to pakowanie próżnowe dla mnie. Ryba na przykład, tak samo. Wszystko. Everybody loves somebody. Teraz zgrzewam. No i takie to jest proste, szanowni państwo. Takie proste, że hej. I to i takie torebki się po prostu kupuje razem. No, razem albo osobno. Ja sobie teraz kupiłam torebki i kupiłam sobie też taki worek do cięcia. Mhm. Czyli, że można sobie mniejsze rozmiary, jakie się chce, nawet takie malutkie zrobić, co tam się chce, nie? No i super. Chociaż z takiego worka też można by było na przykład przeciąć go na pół i też z jednej strony zgrzać, z drugiej strony zgrać. Mhm. I też można by. Dobra. Podamy linka w opisie do tej pakowarki próżniowej. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. To podamy, gdzie kupiliśmy. Witaj serdecznie tego pięknego, choć niestety niezwykle zasypionego dnia. Dzisiaj znajdujemy się na poletku borówek, których prawie nie widać, bo dopiero będą tutaj borówki, to znaczy inaczej. Część jest, o, na przykład jest jeden rządek borówek, który zasadziliśmy tej wiosny. I ten rząd borówek ma się wyśmienicie.
Wczoraj nawet go powiększyliśmy o kolejne borówki. Kolejne 5 sztuk tutaj wylądowało, to te ostatnie. Co widać po wyłożeniu igliwiem i zrębką, bo tutaj jest to starsze, a to już jest świeższe. Jeszcze nie uzyskało takich kolorów jak poprzednie. No i teraz całe to poletko będzie w borówkach. Będzie tu ich naprawdę dużo. Mamy borówki takie duże, rozłożyste i mamy takie borówki bardzo duże, wysokie, strzeliste. Jakby ktoś chciał jedne albo drugie, to zapraszam Was do opisu. Tam znajdziecie linki do 2 szkółek, w których się zaopatrywaliśmy. I teraz tylko tu jest jeszcze chaszcz. Trzeba to najpierw wykosić. Tam stoi ekwipunek, jak widzicie. Kosiarka, dwukółka, gdzie jest ziemia czarna z obornikiem wymieszana. Taczka czarna do wycinania tutaj kęp traw i wywożenia na taką górkę pod łąkę kwiatową, którą cały czas budujemy od roku, więcej nawet niż od roku. I ona się tak buduje, będzie duża górka kiedyś. No bo tutaj jest to wszystko wycięte, ta trawa, ta darń jest wycięta. Później jest sadzona borówka do odpowiedniego podłoża, z torfem oczywiście kwaśnym. I później jest to zasypywane właśnie igliwiem i zrębką. Tak też będziemy działać przy następnych rzędach borówek. Robimy je tym razem normalnie wzdłuż, tak jak się mniej więcej robi na plantacjach, no bo łatwiej wtedy zrobić nawodnienie, łatwiej zbierać. A tutaj mamy jeszcze rząd drzewek owocowych. Także wykorzystamy pięknie to poletko dzisiaj.
pytanie drugie. Piernie. Czy po... Co? Piernie czy nie? Piernie czy nie piernie? Nie, pytanie drugie jest, czy pacjent to przeżyje? I taka gadka doładowała, że... Już wcześniejsze taszki były przeciążone, ale ta to po prostu... Ja nie wiem. Panie. Czy to waży... Piernie. To waży prawie tyle, co gadka. Pokaż, że piernie. I nie pierdną, ale prawie. To kabaret hrabi kiedyś coś takiego zrobił, że kelner powiedział pardon, a klient nic nie czuć. Nie pierłem. No nie pierł pan. Komasz? Nie komasz. Nie. Nie śmieję. No właśnie. I takie wszystkie dołki, które mieliśmy, możemy sobie wypełnić takim, taką wyciętą kostką. Brzegi tylko obsypać ziemią. I to jest bardzo, bardzo przydatne. Ja mam trójkącik. To akurat mieliśmy okrągły, aż będzie idealny. A ty też się tak wypinasz, że nie wiadomo, czy nie będziesz musiała pardą powiedzieć. Uh-huh. A nie, panie. Ja idę na drugą stronę. Kurde, 6 godzina. Dzisiaj od której właściwie? Nie, no wcześniej. Myślę, że prawie od razu wyszło, 8:30 gdzieś. No, tośmy nawet poza śniadaniem, po porządnego posiłku, w tym czasie nawet nie ujrzeli. Także sobie coś teraz zrobimy. I to szybko, żeby nie dojadać na noc. Pasuje w ogóle. Pasuje. Idealnie. Z której strony? Trzeba będzie teraz z rębką tutaj wysypać, bo... Jak z rębka jest, to prawie nam chwasty nie rosną, ale jak z rębki nie ma, to... Pani. Ciekawostka, pierwszy rząd tutaj, który jest gotowy, robiliśmy na 3 razy. Fakt, że jest najdłuższy, ale robiliśmy na 3 razy. No i tak powoli. Co się, psy denerwują się. Co to się dzieje? Co? Kto idzie? Dawaj, idź zjedz. Zagryź. Tak. No to wracając, pierwszy rząd robiliśmy na 3 razy, a dzisiaj zrobiliśmy 3 rzędy. Odwróciliśmy w ogóle wszystko do góry nogami. Fakt, że tylko jeden posadzony, 2 jeszcze nie. A już o wysypaniu z rębką to nawet nie wspomnę, ale po prostu nie damy rady. Także idziemy coś zjeść, montować kolejny film, bo to wiecie, u nas praca w ogrodzie jak się kończy, to praca przy komputerze się dopiero zaczyna. No i tak do nocy, a później od rana znowu do ogrodu i tak będzie ciągle. No i Agarka sobie chyba, nie wiem co ona tutaj wymyśliła, ale chyba logo Wi-Fi robi. To jest ta kuleczka i 4T. Nie jest takie logo Wi-Fi? Nie, Wi-Fi jest chyba z 3. Nie wiem, a nieważne. 3 i kropka jest gdzie indziej. Nie wiem. W każdym razie tutaj
będzie kółeczko, a w nim no nie będzie to już borówka, coś bardziej ozdobnego, ale wyjątkowo zdrowotnego również. Robi się z tego ocet i suszy na przykład kwiaty. To zgadujcie w komentarzach, co to będzie. Tylko zgadujcie teraz, bo na koniec filmu już będzie wiadomo, no co to jest. No i kwitnie wczesną wiosną, kiedy jeszcze... Cicho, ale już ci nic więcej nie podpowiada, ja już kiedy zwłaszcza kolorów. Nic innego nie kwitnie. No prawie nic innego, bo już dużo wtedy kwitnie, tylko no... A, no tak czy śmak, zgadujcie w komentarzach teraz i zobaczymy już po filmie, jak już będzie wiadomo, ile osób zgadło, to wszystkie dostaną od nas serducho w pierwszej kolejności. Pierwszy rząd, który był już wcześniej wysadzony i zrębkowany. No i trzy kolejne. Już zrobione w pełni. Dla równego, ładnego wyglądu zabrakło nam trzech sztuk borówek, więc jeszcze podjadę do tej szkółki, której adres znajdziecie w opisie. W tym filmie aż dwie szkółki, więc możecie sobie wybrać. Rozpiszę, co w której szkółce można kupić, więc w opisie znajdziecie te informacje. Także trzech sztuk nam brakuje, reszta bardzo ładnie. Teraz będzie się nawadniać jeszcze takim tymczasowym nawodnieniem. Natomiast idziemy zaraz do rębaka i jak już ta będzie zrobiona zrębka wraz z igliwiem i już wyłożymy, no to będziemy budować tutaj docelowe nawodnienie. Oczywiście podłączenie główne do tego nawodnienia będzie z węża takiego, bo wąż jest najdłuższy i najłatwiej go rozciągnąć. Jeszcze nie kopiemy pod rury takie irygacyjne. Natomiast to w przyszłości. Ważne, żeby po prostu cały system na borówkach był zrobiony, żeby one były nawadniane, nawet jeśli to jest z węża, bo system kropelkowy jest właściwie ten sam, to nie ma znaczenia. No i kto zgadywał i zgadł dobrze, to brawa dla Was. Oczywiście chodziło o agatkę. O forsycję, oczywiście. Będzie to forsycja. Taki krzaczorek mieliśmy ładny. Czy nieładny, jak to woli, ale on się będzie rozrastał i puszczał nowe pędy, a ten stary będzie na jesieni troszeczkę skrócony, żeby się to wszystko rozkrzywiało. Na jesieni albo na wiosnę zobaczymy. Poszukamy informacji, jak prawidłowo przyciąć forsycję. No a teraz na śniadanie, bo dzisiaj do tej pory pracowaliśmy bez śniadania, a później stajemy w szranki do rębaka, żeby szybko zrobić tutaj zrębkę. A dzisiaj mamy jeszcze ambitne plany, będziemy drewno również z lasu zwozić, więc równie ambitnie jak wczoraj.